Sławaty to kodnia z możliwością skrócenia do Jabłecznej, ewentualnie Szostak, tak? Bo wiem, że kilka osób będzie skracało sobie ten dystans. Współorganizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury. Patronat honorowy objął wójt gminy Sławatycz oraz starosta Bialski. Widzi pan uczestników spływu kajakowego, którego nazwaliśmy spływem kościuszkowskim. Dlaczego kościuszkowskim? Dlatego, że zgodnie z legendą, a może z faktami historycznymi, Tadeusz Kościuszko pożyczył pieniądze w Sławatyczach na swoją wyprawę do Ameryki i rozpoczął ją oczywiście w Kuzawce, która leży niedaleko Sławatycz, i popłynął do Gdańska, następnie do Ameryki. Kto bierze udział w tym spływie dzisiejszym? Uczestnikami spływu są ludzie, którzy zapisali się z ogłoszenia po prostu, które było umieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, w mediach wszelkiego rodzaju, na stronie kajakowaprzygoda.pl. Spływ to również dobra współpraca właśnie GOK-u w Sławatyczach, ale i powiatu bialskiego, ale również i pana. Zgadzam się. Nasza współpraca przebiega bardzo pomyślnie, układa się bardzo dobrze. Coraz więcej ludzi przyjeżdża na spływy kajakowe, zauważają to władze samorządowe. Wychodzą naprzeciw, jak mogą, to pomagają wszelkimi sposobami. Także cieszymy się z takiej współpracy. Jaka dzisiaj trasa? Dzisiaj płyniemy ze Sławatycz do Kodnia, aczkolwiek istnieje możliwość skrócenia tej trasy, gdyby ktoś chciał skończyć, to prawdopodobnie taki pierwszy przystanek będzie w Jabłecznej. Gdyby ktoś nie zdążył na dzisiejszy spływ, to oczywiście z tych spływów kajakowych, tak jak pan wspomniał, jest trochę w sezonie. Jest ich sporo. W tym roku już praktycznie zakończymy nasze pływanie po Bugu i serdecznie zapraszamy na przyszły sezon, na weekend majowy, na rozpoczęcie kajakowej przygody. Wszelkie informacje znajdziecie na naszym profilu facebookowym, na naszym Instagramie oraz na stronie kajakowaprzygoda.pl. Bóg nadal jest dobrym miejscem do tego, żeby płynąć. Trochę z naszymi sąsiadami nie bardzo wiadomo, co robić. Ja nie zauważam żadnych jakichś problemów tutaj z ich strony.